Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie i dzisiaj będziemy coś tutaj sobie próbować popchnąć jeszcze w loszkach. No przebrałem się wczoraj w ostatni dzień eventu. Mam tutaj te itemki w miarę, można powiedzieć, że świeże, takie mniej więcej podobne do siebie. No i tak, broń, niestety broń nie mogłem znaleźć na 3 statystyki z miarę fajnym rozrzutem, więc no jak widzicie ta ma dosyć fajny rozrzut, ale niestety wszystkie statystyki. No trudno, zdarza się. Myślę, że na tym levelu jeszcze to, że to są wszystkie statystyki, aż tak dużego wpływu nie ma. Później będzie miało, bo wiadomo, tych głównych cech będziemy tracić o wiele więcej, aniżeli teraz. No i myślę, że coś tutaj jesteśmy w stanie w tych lochach pocisnąć. Co się zmieniło od ostatniego czasu? Nie za wiele w sumie. Tutaj dropnąłem klucz do kopalni Glory, popchnąłem każdy przeciwnik, to tam było około jeden grzyb. No i dało mi zaledwie jeden poziom, więc no na razie to nie daje zbyt dużo. Dopiero myślę, że gdzieś tutaj w tych okolicach już będziemy mieli więcej ekspa za te lochy, więc co, może na początek sobie wejdziemy do tornada. Spróbujemy to tornado poklikać. Myślę, że jesteśmy też w stanie, chociaż to tornado wczoraj dopychałem też delikatnie, ale myślę, że jesteśmy w stanie sobie znaleźć klucz do kolejnego lochu i może w tej strefie mroku coś tam podziałać. Zobaczymy, ile by nam dało levela. No na pewno też powinienem wymienić kamyki, tak? Powinienem wymienić kamyki, bo te kamyki mam dosyć słabe. Jeden chyba mam jeszcze z pierwszej kopalni, z tam chyba 150 inteligencji, czyli mówię, no z kopalni na pierwszym poziomie. Natomiast druga sprawa jest taka, że po prostu też dużo rycerzy, odkąd wbiłem tą 10. kopalnię, nam doszło. Tak więc po prostu no, te gemy będą mocniejsze. Już jesteśmy w stanie tam po 300, 320, 330 dropić. Także no, to jest naprawdę sporo. Więc wypadałoby po prostu te gemy sobie zmienić. No ale to w międzyczasie, zaraz tutaj to tornado docisnę ile mogę, powiedzmy do 900 grzybów. Fajnie by było ten levelik jeszcze jeden wbić na tym tornadzie. Ale tutaj już jest jakiś wojownik i widzę, że on jest dosyć mocny. Także może być ciężko, mówiąc szczerze. Dobra, także tutaj na razie nic nie mamy do roboty. Zobaczymy jak ta wieża, czy to nam coś jeszcze da, czy coś tu jeszcze padnie. Tak, padło, super. Tą wieżę wczoraj też delikatnie tu jeszcze robiłem. No ale zobaczymy, czy faktycznie jesteśmy w stanie jeszcze parę tych pięterek pocisnąć. Zawsze to wiecie, trochę golda i tak dalej. Teraz tego golda możemy ładować tylko i wyłącznie w nasze statystyki. Nie musimy ulepszać pachołków, więc to jest jak najbardziej na plus. Dobra, poklikajmy powiedzmy do 850 jeszcze tą wieżę. Tak wiecie, żeby już tu wszystko podociskać mniej więcej jak tylko mogę. Oprócz tego jeszcze będzie epic za tydzień, także to na pewno nam pomoże. Więc tutaj chcę sobie podociskać przez ten tydzień, powiedzmy, w miarę podrobić kamyki i później sobie lecieć na tym epiku właśnie i znowu wbić tam parę leveli. Na ten moment poczekajcie, co my tu mamy? O, inteligencja. I to dosyć fajny przedmiot, więc możemy go wziąć. Natomiast to myślę, że możemy rozmontować bez problemu. No i to jest coś dla wojownika. O, i akurat wojownik nic nie ma. Wojownik jest tutaj słabo akurat ubrany. Natomiast cała reszta, no tutaj wisiorka brakuje, ale cała reszta nie jest zła. Dobra, czyli tej wieży na razie nie ruszamy. O, w sumie powinniśmy zacząć od tego, bo to wiadomo było, że padnie. No dobra, to może ten level jeszcze byśmy dobili, skoro ten portal padł. I zobaczcie, od razu 3 grzybki i padło. Czy tu jesteśmy w stanie dalej cisnąć? Nie, no tu jest kolejny wojownik, także nie ma to sensu. Dobra, czyli wieża powiedzmy, że jest dociśnięta. Tutaj to w ogóle jeszcze nie ma chyba opcji żadnego z tych lochów ruszyć. Tutaj jest Esteros, tak więc też, bo po prostu to jest mag. Także chyba lecimy do 13 piętra. Co tutaj ciekawego się w ogóle pozmieniało, bo tak od razu wszedłem z grubej rury w te lochy. Powiedzmy, że tak, no wiadomo, pupilki tak wyglądają. Dzisiaj mam do złapania 2 jeszcze, obydwa w poniedziałek dzień, więc tutaj jest Kogeniu oraz tutaj w wodzie Delświn, więc jakby no połapę to sobie, nie chciałem tego robić przed lochami, no bo to są akurat takie statystyki, które nie są jakoś bardzo ważne. Dzisiaj mieliśmy w nocy tutaj pajałonka do złapania, no to go złapałem, bo wiadomo, to nam daje akurat HP. Także te dwa pupilki sobie złapiemy, no i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te pupile, to idzie nieźle. Jakoś się tutaj kreuje, powiedzmy, dosyć dobrze dla nas, jesteśmy obecnie na drugiej pozycji. Turor jest na pierwszej, no jednak on te pety miał dzień wcześniej, więc na pewno mu to pomogło, to raz. A dwa, no zobaczcie, różnica jest bardzo malutka, on ma 27, no ale to już pewnie złapał, to jest dzisiaj. Więc generalnie nie idą źle te pety, jak na razie, jak widzicie, jedzonek też mamy dosyć dużo. Oprócz tego, co tutaj więcej, tu mi się w ogóle warta skończyła, to możemy dalej dać na godzinkę. Co tutaj więcej, runki powoli lecą, jak widzicie mam 1800, już mi się pojawiają itemki z runami. Tutaj mamy już ofiarę, mogę zrobić kolejną, tak mniej więcej co 10% obecnie posiadane
danych resetuje. Słyszałem, że nie, na początku nie opłaca się aż tak bardzo resetować, często, można rzadziej powiedzmy, ale no jak mam czas, to po prostu resetuję i rozbijam. Oprócz tego, no wiadomo, teraz już stosuję inną taktykę aniżeli na wojowniku, teraz przede wszystkim kupuję ulepy, a skipy dopiero będę kupował później, gdy już będę miał w pełni ulepszoną, żeby właśnie sytuacja z wojownika się nie powtórzyła, gdzie dużo osób miało już maksymalne runy, a my dopiero do nich powiedzmy dochodzimy, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te runy. Twierdzę już postawiłem na 11 bodajże w piątek, bo chciałem, żeby mi lepsze paczki leciały. No jak widzicie, surowców mam dosyć sporo. Już tutaj mogę salkę w teorii stawiać, ale myślę, czy tą twierdzę od razu na 12 nie puścić, jak tu mi się kwatery skończą. Może tutaj jeszcze coś, na przykład skarbiec o jeden poziom sobie podbijemy, to tam jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie. Natomiast generalnie wychodzi to całkiem fajnie. Pierwszy serwer, na którym sobie ogarnąłem takie, można powiedzieć, fajne kontry, więc tych surowców mi po prostu nie brakuje. Dobra, lecimy tutaj do tego 13 piętra. No i my, czy my jesteśmy tego wróżka Henryka w stanie pokonać? No nie wiem, no ostatnio był z nim problem. A, w ogóle ostatnio na odcinku to był problem z tym pierwszym w 13 piętrze, ale jego udało się pokonać. Zobaczcie, że tam była próba chyba, nie wiem, z 5000 HP, czyli wygląda na to, że jesteśmy w stanie. Więc tak jak mówię, ostatnio był problem z tym pierwszym, po przebraniu udało się go pokonać dosyć szybko, natomiast niestety mi się zbugowało i nie miałem nawet jak wam tego zapisać, bo od razu przeskoczyło na wróżka i od razu jego zaczęło klikać, więc po prostu tamta walka wyparowała, no ale wiadomo, to była walka z wojownikiem, tak więc jakby tam nie było nic trudnego, bo po prostu no musieliśmy porobić uników standardowo. Kurde, zobaczcie, że tu była próba 700 tysięcy na samym początku, a teraz już nie ma takich bliskich. Dobra, padł, udało się, całe szczęście. Dwa levelki wbiliśmy, więc spoko, dostaliśmy coś na wszystkie cechy, także to jest akurat dosyć słaba opcja. I teraz tak, powiedzmy tutaj jest ta wieża, aha, czyli my byśmy musieli kogoś sobie zaatakować. Zaatakujmy kogoś, kto jest tutaj wyżej. Tylko kogo my jesteśmy w stanie? Tu w ogóle, jeżeli chodzi o topkę, to strasznie dużo rzeczy się podziało, bo tutaj Rotax cały czas bardzo ładnie, jeżeli chodzi o druidów, Szymcio, jeżeli chodzi o berserków. Natomiast tutaj Boruciak, zobaczcie, 236 level. Kogo my tu jeszcze mamy? Kierao 230, Kruchy 230, tutaj jakiś druid Simek 222, więc taki jak my. Tak więc generalnie no... jest spoko, nie? Jest spoko, bo jakby dużo osób poleciało na tym epiku, więc to jest jak najbardziej na plus. Tutaj Rotax ten 234, no nie mam pojęcia, jak wykręcił. Musiał tutaj bardzo dużo tej strefy mroku porobić, nie? Musiał robić jedną, potem dropić klucz do kolejnej i tak lecieć, bo tak jak mówię, te strefy mroku później dają naprawdę sporo. Boruciak tak samo, wczoraj to już chyba, nie wiem, w 13 piętrze to on już ma chyba 6, z tego co tam wczoraj widziałem, że jeszcze klikał pod koniec. Tak więc też no naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie to idzie wszystko. Także jest na plus. No i dobra, jeżeli chodzi o rankingi, to tyle. Aha, mieliśmy kogoś zaatakować, tylko z kim my tu, powiedzmy, żebyśmy wygrali, to od razu sobie, dobra, ledwo, ale się udało, żebyśmy sobie tutaj od razu zapisali, dokładnie, wróżek Henryk, od razu to zobaczymy, bo to jest walka z magiem, więc może być ciekawa. Tutaj bez kryta on kryt, kolejne bez kryta on też bez kryta. Zobaczcie, ile my tu obrażeń tracimy na początku. No tutaj jakiś krytyk, tutaj znowu bez kryta, tu jakiś mocniejszy i zobaczcie, ledwo i na koniec mocny krytyk. No właśnie, powiem wam, że to wcale nie polega na tym, żeby robić dużo tych krytyków, tylko żeby te krytyki siadły z dużego rozrzutu jakoś pod koniec i wtedy ci magowie padają, bo zobaczcie, ile my żeśmy obrażeń stracili na samym początku. Dobra, mamy Dymika Majciarza. Dymik Majciarz to jest wojownik, i właśnie, czy my jesteśmy w stanie go tu przeklikać? No jako ten kurde zwiadowca, wydaje mi się, że powinniśmy być w stanie go tutaj machnąć. Broni na razie nie chcę wymieniać, no bo nie ma to sensu, wbiliśmy zaledwie 3 levele, tak więc tak jak mówię, no nie ma to większego sensu. Dobra, udało się, padł i kolejne dwa levelki nam siadły. Oprócz tego dostaliśmy coś takiego, ale to jest niestety na wszystkie cechy. Dobra, no trzeba będzie posprzedawać tutaj niestety te itemki z Tornada, no w sumie tylko buty były takie, można powiedzieć, droższe, no ale trudno. Dobra, tutaj sobie polecimy w inteligencję tego golda, co mamy, troszkę też zostawimy, żeby było. No i czy ten Dymik Majciarz
nam się zapisał, z tego co widzę nam się nie zapisał, więc dobra, spróbujemy machnąć tutaj simka, czy nam się uda, ledwo znowu, ale się udało, dobra, super. No i mamy Dymika Majciarza, którego obejrzymy myślę, że na koniec, bo po prostu to będzie jakaś tam długa walka, chociaż nie wiem, czy nawet będziemy oglądać, bo w sumie no wiadomo, uniki, nie? Więc dobra, lecimy dalej, Kołek Van Helsing to jest znowu mag niestety, no i czy my na tym magu już się zatrzymamy? Wydaje mi się, że tak, że raczej się zatrzymamy, bo tutaj będzie ciężko go pokonać. Myślałem, że szczerze mówiąc, że teraz będzie jakiś zwiadowca i dopiero mag, bo jeszcze tego zwiadowca by była szansa kliknąć, no ale jak sami widzicie, może to być problem. No nic, no na pewno na następnym epiku, jak te gemiki pozmieniamy i znowu wymienimy itemki, jakoś to będzie szło. W ogóle ile nam dają tutaj? 18. Chciałbym zobaczyć, czy nam tutaj dają te rózgi. 27, no to sporo mimo wszystko, no ale teraz szukać na samą inteligencję i z fajnym rozrzutem, no to może być problem. Także generalnie ja bym chyba sobie poszukał tego klucza do kopalni i po prostu popróbował tutaj, o i od razu wypadł, zobaczcie, i popróbował tutaj coś pocisnąć, no to powinno w miarę łatwo padać, jakby nie było, tylko właśnie tam będziemy musieli, no zobaczcie, że to idzie bardzo sprawnie, tylko no nie mamy znowu miejsca i teraz mamy coś dla wojownika, minus 6, to możemy, chociaż nie rozmontujemy, chociaż to jest dla wojownika, to bodajże zabierze jednego slota, my mamy 3, rozmontuj, cyk, dokładnie jednego zabrało, więc super, dla maga coś plus 6 i punkty życia 1, no to akurat spoko, ale nie ma to sensu chyba się na razie napinać o to. No my byśmy tutaj, fajnie by było, wiadomo, sobie wszystkie itemki na 1% runkę punkty życia znaleźć, ale no to już na następnym epiku będziemy mieli wszystkie epiki z runami i wtedy będzie można coś w tym stylu pokombinować. Dobra, no czyli po prostu idzie to do rozmontowania. No i tutaj mamy inteligencję, zobaczcie, plus 10 nam daje, a jak to wygląda u tego? U tego tylko 2, ale wiecie co, możemy w sumie założyć temu. A, w ogóle, zapomniałem o tym powiedzieć, a jaka tam była afera w komentarzach, bardzo dużo osób mi zarzucało, że tutaj tej Kunegundzie specjalnie wymieniłem klejnot, specjalnie robiłem dziurę i tam odzyskiwałem klejnot po to, żeby Kunegundzie dać na inteligencję. Tak, to był mój błąd, w ogóle nie pomyślałem. No ja jestem przyzwyczajony, że na każdej postaci już mam czarne gemy, więc jakby z automatu jak coś podmieniam pachołkowi, to od razu ten gem wymieniam. No ale tutaj po prostu się, wiecie, zapędziłem, zagalopowałem w cudzysłowie. No i tej Kunegundzie też wsadziłem ten gem na inteligencję. Chyba z połowa komentarzy była na ten temat, więc widziałem, że jeden to miał tam chyba z 15 czy 20 łapek w górę, także można by było po prostu mu dać łapkę w górę, ja tam odpisałem, a nie pisać tyle komentarzy na jeden temat, nie? Ale to już tam mniejsza o to, więc specjalnie dla was, jak tylko mi dropnęło coś na zręczność, to od razu jej tu podmieniłem, żeby nie było problemu, to raz, a dwa, po prostu... Co tutaj więcej? Po prostu tak jak powiedziałem w tamtym odcinku, no ja na razie te pachołki traktuję po macoszemu, głównie jako plecaki, powoli je tutaj, jak wiadomo, uzupełniam, nazwijmy to, no ale jeszcze nie jest to takie, jak być powinno, nie? Jeszcze jest to za niski level i tak dalej, więc teraz świadomie, podkreślam, świadomie daję tutaj pachołkowi na inteligencję właśnie wisiorek, bo i tak żadnego nie ma, tak więc na razie niech ma po prostu ten, ok? Żeby znowu nie było. O, tu w sumie Kunegunda też nie ma, no ale niech będzie już jemu trudno. A tutaj w sumie możemy jej dać, to też przynajmniej na razie wyposaż Kunegunda na wszystkie cechy, ale niech będzie. No i dobra, troszkę nam się miejsca zrobiło więcej i na razie brakuje tylko hełmu dla wojownika, więc spoko, dobra, lecimy dalej. No i zobaczcie, 225 level, więc spoko, coś tutaj mamy na wszystkie cechy i widzę, że o, Kunegundzie daje dosyć sporo, także możemy ją wyposażyć i to nie było w kiblu, więc dobra, na razie niech będzie. No ja tu co chwilę odkładam do kibla te rzeczy, a jest tyle epików po drodze, że po prostu to będzie jakby niepotrzebnie mi się wydaje, bo po prostu na tych epikach i tak będę znajdował te przedmioty, no ale nieistotne. Okej, mamy coś na zręczność, zobaczcie. To jest na... A no tak, na zręczność, dobra, to nie my, cały czas mi się tutaj myli, bo mamy itemki zwiadowcy. Dobra, na zręczność, czyli dla Kunegundy i z dziurą i wygląda na to, że daje sporo, więc podmienimy. Rękawice dla wojownika, plus 21, także dużo, no ale trzeba by robić slot na gema, albo tutaj odzyskiwać, także czy ja chcę się w to bawić? No może zrobimy tak, poczekajcie, wyposaż barbar, tutaj zrobimy odzysk klejnotu, ten klejnot mu wsadzimy na przykład w ten pasek, bo wydaje się, że on jest dosyć mocny.
W sensie, no, ten pasek jest taki w miarę na ten level. No i dobra, na razie tyle. Mac Paladin, wszystkie cechy, zobaczmy jak to tu wypada. No dosyć słabo, no i tutaj na wszystkie cechy to chyba można, a, minus 7, dobra, czyli nie można, okej. Więc dajemy to, a, bo to jest skibla, czyli to na razie musimy rozmontować. O, i to zobaczcie, za 500 złota, ale możemy do kociołka za milion, więc spoko. Niech będzie, że to oddamy. Tutaj sobie jeszcze wsadzimy parę statystyk, okej, rozmontuj przedmiot, cyk. No i dobra, próbujemy dalej te ruiny Gnark, zobaczymy czy to padnie. No zobaczcie, na razie to jest bardzo tanie, no ale też sami widzicie, że levela wcale nam jakoś wyjątkowo dużo nie daje. No tu już jakiś wojownik z tego co widzę, to, na którym się o dziwo zablokowaliśmy delikatnie. No bo jednak ci wojownicy w tej strefie mroku są dosyć łatwymi przeciwnikami, no ale zobaczcie, też padł. No i dobra, na koniec mamy też wojownika, który także powinien nam w miarę szybko paść. Wydaje mi się, no i może jeszcze poszukamy tego klucza do kolejnych lochów, jeżeli w miarę szybko wypadnie, no to na pewno będzie to na plus. Dobra, mamy jakieś buciki dla zwiadowcy i bardzo fajne, więc jak najbardziej możemy to założyć. Oprócz tego mamy coś dla maga, jakąś czapeczkę. No plus 12, no co prawda nie ma dziury, ale niech będzie, więc dobra, wyposażymy go. No i mamy jakiś wisior na zręczność, czyli w zasadzie możemy dać chyba Kunegundzie, poczekajcie. Tutaj jak to wygląda, plus 54, dokładnie, czyli jak najbardziej możemy to dać dla Kunegundy. I teraz tak, no już nie mamy niestety miejsca u kowala, więc musimy tych itemków się pozbyć. Tutaj cyk, no i to na razie niech zostanie. Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Tutaj co prawda za 25 grzybów możemy zakończyć, tutaj możemy to ulepszyć za 56 grzybów, cyk. Jeden slocik zawsze to do przodu, tu mamy 8, tu mamy 8. No i chyba lecimy od razu tą twierdzę na poziom 12, bo nie ma na co czekać, tak? Chcemy tutaj jak najszybciej tą salkę 15 sobie zdobyć. Dobra, 440 grzybów. Co tutaj dalej możemy porobić? No chyba poszukam tego klucza po prostu do kolejnego lochu i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Cyk. O, i mamy pendrive do karuzeli z dealami. No właśnie, to też jest minus, że mi bardzo dużo tych kluczy dropiło do tych lochów takich, które i tak na razie nam się nie przydadzą, czyli Hemoridor, Góra Olimp i tak dalej, i tak dalej. No ale trudno, no przynajmniej już to mamy z głowy. I teraz możemy w miarę podziałać. No i dobra, mamy kluczyk, super. Jeszcze mamy na inteligencję gemik, który na pewno nam się przyda. Dlaczego? No dlatego, że zobaczcie co my mamy w rękawicach. Mamy ten 150 na inteligencję, czyli bardzo, ale to bardzo słabiutki. A tutaj mamy 282. Także no zobaczcie, że da nam on naprawdę sporo. To raz, a dwa po prostu... Po prostu, no on był z pierwszej kopalni, nie? Tak jak mówiłem. No i oprócz tego jeszcze tutaj będę musiał podrobić parę dużych, żeby chociaż te powiedzmy 270 na gemie mieć, nie? To takie minimum. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. No tutaj nam mały dropnął 280, nie? Także sporo. No i myślę, że chyba sobie zrobię coś takiego, że będę miał tylko dwa gemy na HP, a jeden na inteligencję. Że tak to teraz zrobię, no bo na razie mam 3. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, mamy kluczyk do kolejnych lochów. No i co? I możemy popróbować coś tam sobie poklikać. No niestety tego miejsca nie jest za wiele, także to nas można powiedzieć boli. No ale dobra, myślę, że i tak nie będzie to wcale takie złe. No i tak mamy teraz więcej tego miejsca. O, zobaczcie, coś nam tutaj fajnego wydropiło. Plus 45, plus 18. Także to by było nawet dla nas. Ja wiem, że to i z runą. Ja wiem, że to jest ze strefy mroku, ale my i tak tego nie planujemy ulepszać. Także myślę, że jak najbardziej możemy sobie to podmienić. Oprócz tego mamy jakiś paseczek dla wojownika. Plus 13. O kurde, i zobaczcie, znowu byśmy musieli tego gema mu tu wymieniać. No ale dobra, niech będzie. Odzysk klejnotu, cyk. No i niech będzie, że mu tutaj to wstawimy. Ale śmiesznie, jak coś przeciągam, to muszę drugiej myszki używać. No ale cóż, dobra. No i co, chyba lecimy dalej, tak mi się wydaje. Mamy tutaj co prawda jeszcze jedno miejsce, więc zrobimy sobie to w ten sposób. Tutaj wszystko z tego co widzę to jest po prostu do kibla, tak? Tak, dokładnie. O, i tu mamy do kociołka, ale to dosyć tanie, także nie ma sensu. No dobra, próbujemy dalej sobie cisnąć tą strefę mroku. Chyba na tym zakończymy tak naprawdę. Chciałbym tutaj dobić przynajmniej do tego 6 na 10, żeby sobie już móc kolejny kluczyk tam dropić powoli, ale generalnie wydaje mi się, że na tym chyba zakończymy, bo troszkę tych leveli jakby nie było wbiliśmy, także to jest na pewno na plus. Dobra, tutaj kolejny to jest wojownik, więc też wydaje mi się, że w miarę szybko padnie i powinien nam dać kolejny level, 227 już. Także to też jest na pewno spoko. Poczekajcie, czy my tu na pewno mamy wszystko dobrze? Wszystko mamy dobrze, okej. Bo tak właśnie podmieniłem tą broń i nie byłem pewny. Dobra, i kolejny padł, mamy 227 level. Mamy też coś jakby na...
na wszystkie cechy, właśnie tutaj skibla wiadomo, ale czy to jest coś, co nam się przyda? Chyba z tego co widzę wojownikowi się przyda, bo tutaj plus 28, dobra, cyk, no i mamy Barbara, cyk i okej. To możemy się pozbyć na razie i chyba tych rękawic też się pozbędziemy na razie, niech będzie. Dobra, wchodzimy tutaj, no i próbujemy. Teraz mamy kogo? A nie, to jest wojownik. Myślałem, że zwiadowca, ale to jest wojownik. Także okej, no jak tego pokonamy, to już nam się odblokuje możliwość zdobycia kolejnego klucza, więc tak naprawdę na to liczę. No ale tutaj zobaczcie, że już większy opór stawiają, ale dobra, też w miarę szybko padł, więc spoko. No i mamy coś na inteligencję, plus 21, więc także możemy to Mariuszkowi tutaj podmienić. I lecimy dalej. Znowu, a nie, to jest zwiadowca. Znowu myślałem, że wojownik, ale dobra, zwiadowca, no dociśnijmy tu ile mogę. No fajnie by było jeszcze jeden level wbić, ale to by mi musiało w miarę łatwo padać ci nasi przeciwnicy, ale chyba się to nie uda. Także dobra, spróbujmy powiedzmy do 150 już te 7 prób, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No i dobra, nie udało się, do 1 za dużo, ale git. I tak wbiliśmy dzisiaj w sumie ile? 8 leveli, także nie jest źle. Tak jak mówię, no przebrany byłem, więc tylko wystarczyło tutaj poklikać. Pewnie byśmy wbili jeszcze dalej, na pewno by ta strefa mroku padała o wiele łatwiej, jakby tutaj mieli gemy, no ale wiecie jak to jest, ale mówię, teraz będę sobie te gemy dropił na spokojnie, kwaterki już tutaj na 10 poziom mi się wbiły, także no teraz już gem 8 godzin, wcześniej było więcej, więc jakby będzie to leciało lepiej, no i będę im tu rozdawał po prostu te gemy, które nie będą dla nas, a te gemy dla nas będę tutaj sobie dawał sobie po prostu, powiedzmy. I dobra, wydaje mi się, że tyle, chyba tyle. Zobaczmy sobie jeszcze tego dymika majciarza, bo chyba, poczekajcie, jak ja tu stoję, chyba ten dymik nam tylko został, także obejrzyjmy sobie tą walkę, zobaczymy jak to tutaj wyglądało. No tego maga ciężko, no zmienię te gemy, ale chyba to nie wystarczy, wydaje mi się, że to już jednak trzeba będzie poczekać na weekend epicki. I na tym weekendzie epickim zobaczcie, ile tu uników musiało pochodzić, że on nas tak mocno klepie. Dokładnie, tutaj jeden unik, drugi, trzeci, a nie, od teraz, dobra, jeden, tu jeszcze blok, drugi, trzeci, czwarty, piąty, tu jeszcze blok, szósty, siódmy. I okej, na koniec bardzo mocny krytyk, 4,3 miliona. Także no, tych uników jak widzicie sporo, no ale to jest właśnie to. To jest to, że tym w tej masce kota ci wojownicy i zwiadowcy bardzo przyjemnie padają. I tak jak mówię, wydaje mi się, że to tyle. Troszkę tych leveli wbiliśmy, więc spoko, jak najbardziej na plus. No chciałem tak po cichu ten 230, ale niestety się nie udało. No nic straconego, na pewno tutaj sobie to jakoś później odbijemy. Na kolejnym epiku, nie? Też na pewno coś tutaj pociśniemy. No ale tyle. Tak wygląda też ten nasz druid. Wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Także ja wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę. Wbijajcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Wbijajcie, co? Na Discorda dla widzów. W przypiętym komentarzu jest na pewno. I tyle. Wydaje mi się, że chyba tyle. Wszystko wam, co chciałem pokazać, to pokazałem. Co chciałem zrobić, to zrobiłem. Więc raz jeszcze dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i cześć.